Witam serdecznie zodiakalne wodniki na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad 2020. Zobaczymy, kochani, czego możecie się spodziewać w tym miesiącu, jakie będą ogólne energie. Sprawdzimy uczucia, finanse, sprawy zawodowe, zdrowie oraz tego, czego możecie się spodziewać, jakie będą rady, ostrzeżenia od kart. Moi kochani, pamiętajcie proszę, że czytania te są ogólne, one niekoniecznie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli natomiast macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem oraz pod każdym innym. Moi drodzy, zapraszam również do polubienia mojego facebookowego kanału Wróżka Ezoteruszka. Znajdziecie tam różne najnowsze informacje, możecie się ze mną łatwiej skontaktować, napisać. Mogę zrobić dla Was takie czytania prywatne, odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Dobrze, moi drodzy, zaczynajmy w takim razie zodiakalne wodniki. Zodiakalne wodniki, moi drodzy, listopad 2020. Czytanie robię wcześniej, dlatego też może się wszystko dużo wcześniej zadziać. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o to, żebyście wcześniej byli przygotowani na to, co może się wydarzyć w danym miesiącu. Pamiętajcie, że Wy zawsze macie wpływ na to, co się wydarzy, na bieg wydarzeń, także wszystko leży w Waszych rękach. Moje kochane zodiakalne wodniki. Miesiąc listopad. Jak wygląda u Was? Karty macie bardzo przychylne. Bardzo pozytywne energie tutaj się w tym miesiącu szykują. Jeżeli chodzi o to, jaka będzie ogólna energia danego miesiąca, jakie będzie ogólne przesłanie, mamy tutaj asa buław. As buław często mówi o nowych szansach, o tym, że coś się zadzieje bardzo szybko, bardzo intensywnie. Tu może być dla osób samotnych romans, przejęcie inicjatywy, poznanie kogoś do relacji, kogoś bardzo ognistego, baran, lew, strzelec. Natomiast na znaki zodiaku niekoniecznie trzeba tutaj zwracać uwagę. Takie jest po prostu odniesienie tej karty, natomiast to może być ktoś, kto naprawdę ma ognisty temperament, bardzo żywiołowa osoba. To jest karta pełna ognia. Ogień to wielka siła, to takie silne emocje, które mogą spalić na popiół, spowodować zatracenie się w działaniu bez myślenia, w namiętności, tak? Ten as buław daje Wam ogromną moc sprawczą. To prawda, że ona czasami bywa niebezpieczna, natomiast przesłanie asa buław brzmi: nie bój się. Nawet jeżeli uważasz, że coś jest ryzykowne, to podejmuj ryzyko, kochani. Podejmuj, kochanie, ryzyko. Nie bój się niczego. On może oznaczać nowy związek, nową pracę, nową znajomość, nowe zainteresowania, jak i również nowy pomysł. To jest na pewno zmiana. Zmiana w tym miesiącu na lepsze. Podobno każda zmiana jest dobra. Bez zmian, kochani, tkwilibyśmy ciągle w tym samym punkcie. Natomiast as buław przypomina o kręceniu się w kółko. Żeby coś odkryć, odkryć siebie, potrzebna jest zmiana. Bez tych zmian, kochani, tkwimy w uśpieniu, śniąc sen o życiu. Czasami pod koniec życia budzimy się i chcemy zmieniać swoje życie, zmieniać siebie, żałujemy, że czegoś nie poznaliśmy, nie dotknęliśmy, nie powiedzieliśmy czegoś. Dlatego tych zmian nie warto się bać. Ruszajcie, kochani, do przodu, walczcie o siebie, tak? Tu w Waszym życiu może pojawić się nowa opcja, nowa droga. Szansa, którą na pewno warto wykorzystać, żeby zebrać nowe doświadczenia. Jeżeli boicie się na to, co nowe, nie jesteście gotowi, to nie warto ulegować strachowi, naprawdę, bo każde przezwyciężenie lęków powoduje, że stajemy się silniejsi. Nawet porażka może doprowadzić Was do sukcesu. Być może w tym miesiącu spotkacie kogoś wyjątkowego, bo tu mamy dziesiątkę kielichów. Kogoś do związku, do relacji. Na pozycji uczuć jest szóstka pentakli. To jest osoba, która będzie przyjacielem, żoną, mężem, kochankiem, kochanką. Ktoś, na kim można polegać. Osoba, która zawsze wyciągnie pomocną dłoń. Na tej osobie z pewnością możecie polegać. Tu przede wszystkim będą jakieś duże, ważne wydarzenia. Jeżeli chodzi właśnie o związki, nie bójcie się. Możecie spotkać kogoś wyjątkowego, kto sprawi, że poczujecie prawdziwą miłość. Może Was to przerazić, bo na przykład niedawno zakończyliście związek ze złamanym sercem, boicie się zaangażować. Natomiast as buław w tym układzie pokazuje, że nie ma się czego bać, tylko należy przełamać lęk, kochani.
Ten as buław, nawiązując do pracy, pokazuje Wam kartę siły. Tu przede wszystkim, kochani, macie szansę zmienić pracę. Macie szansę przede wszystkim na jakieś nowe doświadczenia, nowe zlecenia, nowe projekty. Nie bójcie się tego. Tu może być podjęcie nowej pracy i jeżeli na przykład długo na tą pracę czekaliście, tak, to będzie coś bardzo, bardzo fajnego. To będzie nowa opcja, duże zmiany, ale one będą na lepsze. One przyniosą satysfakcję i spełnienie. Co może pójść nie tak, kochani? Wy możecie kurczowo trzymać się starych schematów, takich oklepanych. Księżniczka Mieczy często mówi o bronieniu swoich spraw, swoich granic. Natomiast też uważajcie, żeby nie wchodzić z nikim w kłótnie, w konflikty, bo może się to obrócić przeciwko Wam. Również nie zamykajcie się na uczucia, bo jeżeli będziecie mieć taki chłód emocjonalny, to możecie nie pozwolić drugiej osobie wejść do swojego serca. Nawet jeżeli wcześniej byliście zranieni, nie bójcie się tego, bo macie szansę tutaj, kochani, naprawdę na coś nowego, nowy związek. Ja widzę przede wszystkim nowe związki, relacje. Natomiast jeżeli jesteście już w związkach małżeńskich, stałych, partnerskich, tu jest szansa na powiększenie rodziny, kupno domu, mieszkania, jeżeli długo się już nad tym zastanawialiście, tak? Macie szansę na duże zmiany w swoim życiu. Tylko należałoby się im po prostu poddać. Jeżeli się im poddacie, to te zmiany przyjdą. One będą radykalne, ale Wy będziecie, kochani, szczęśliwi. Będziecie naprawdę szczęśliwi i macie szansę tutaj dużo zdziałać. Tylko wszystko zależy od Was, pamiętajcie. Główną energią po asie buław jest księżniczka buław. Zobaczcie, same buławy. Buławy zawsze mówią w tarocie o działaniu, o ruszeniu z miejsca, tak? Ta księżniczka buław, ona Was będzie inspirowała, pobudzała, bez wyjątku wszystkich, kobiety i mężczyzn. To jest kobieta, która jest pewna siebie. Wchodzi szybko, zdecydowanie, nikt ani nic jej nie onieśmiela. Tutaj to jest zdecydowane działanie. Wy w tym miesiącu będziecie wiedzieć, czego chcecie i to dostaniecie. I bardzo dobrze, kochani. O to właśnie chodzi. O efekt. Wy będziecie czuć na sobie spojrzenia innych. Jeżeli jesteście kobietami, to mężczyźni będą Wami zafascynowani. Bo księżniczka buław, ona wie, czego chce. Tak? Tutaj przede wszystkim macie szansę, jeżeli jesteście singielkami, poznać kogoś fajnego do relacji. Bardzo, bardzo fajnego. I tu przede wszystkim faktycznie widzę związki, relacje. Widzę, że w tym miesiącu, jeżeli jesteście kobietami, będziecie rozkwitać. Będziecie czuły się piękne, będziecie akceptowały siebie, swoje ciało, tak? Jeżeli, kochani, chodzi o zdrówko w listopadzie, na co zwrócić tutaj uwagę? Mamy trójkę buław. I teraz tak, tu ewentualnie problemy zdrowotne będą do pokonania w tym miesiącu, tak? Natomiast jeżeli do tej pory stosowaliście jakieś zabiegi, kuracje, które nie przynosiły efektów, w tym miesiącu trzeba będzie podjąć nowe, ale niestosowane dotąd zabiegi, nowe miejsca leczenia mogą się pojawić, nowa klinika, coś, co do tej pory jeszcze nie było uskuteczniane, tak? Jeżeli na przykład leczyliście się jakimiś lekami, jeżeli na przykład leczyliście się w jakiejś klinice i to nie przynosiło efektów, w tym miesiącu będzie coś nowego. I teraz tak, na co zwrócić w tym miesiącu uwagę? Mamy tutaj kartę pustelnika. Pustelnik często mówi o takim zatrzymaniu się, o przemyśleniu sobie wszystkiego, o wycofaniu. Przede wszystkim, kochani, pomyślcie o sobie, o tym, czego Wy chcecie, tak? To jest człowiek doświadczony, on kroczy przez życie, niosąc pochodnie. Ta karta przepełniona jest mądrością i spokojem. Ten człowiek jest samotny, jak widzicie. Dlaczego my tak bardzo boimy się samotności? Czy musimy w innych ludziach szukać potwierdzenia własnej wartości? Czy będąc z kimś mamy poczucie, że jesteśmy więcej warci? Mieć kogoś jest dobre, a nie mieć nikogo, czy gorzej? Najczęściej szukamy drugiej osoby. Jeżeli czujemy w sercu pustkę i chcemy ją zapełnić, wierząc, że tylko miłość nas uszczęśliwi. Ale to jest błędne koło, kochani. Jak można znaleźć kogoś, kto nas prawdziwie pokocha, gdy sami siebie nie szanujemy i nie kochamy?
Znajdziemy osobę, która podobnie jak my potrzebuje kogoś, żeby zapełnić swoją pustkę. Ale jeśli zaczniemy od siebie, jeśli pokochamy siebie, to wówczas nie będziemy na siłę szukać. Może i będziemy samotni, ale nie osamotnieni. Wtedy miłość najczęściej przychodzi sama. I mam wrażenie, że w tym miesiącu osoby, które dawno już sobie dały spokój i nie szukały nikogo, spotkają tę prawdziwą miłość, tak? Niektórzy boją się samotności. Natomiast, kochani, ważne, żeby czuć się ze sobą szczęśliwymi, a później przyjdzie reszta. To jest piękna karta. Warto mieć znajomych, warto mieć przyjaciół, ale czy warto się od nich uzależniać? Tu, kochani, przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyście sami ze sobą czuli się dobrze. Ta karta nawołuje do takiego zagłębienia się w siebie. Być może medytacja, yoga, wyjazd w ustronne miejsce, przeczytanie książek, pomyślenie nad tym, dokąd zmierzamy, tak? Dokąd zmierza moje życie. Przede wszystkim, kochani, nie bójcie się być samotni. W tym miesiącu widzę bardzo uczuciowo u Was, drogie wodniki. Pustelnik może mi wskazywać na Was, ponieważ Wy jako wodniki jesteście osobami takimi innowatorami. Innowatorami jesteście osobami, które lubią zmieniać świat, nie idziecie nigdy za tłumem, sami wyznaczacie swoje ścieżki. I przede wszystkim ta karta mówi o tym, że Wy sami ze sobą czujecie się doskonale. Akurat Wy, wodniki, tak. Natomiast w tym miesiącu widzę bardzo miłosne, romantyczne karty. Miesiąc pełen uniesień, pełen zachwytu, takiej pozytywnej energii, dużo się będzie działo. Zmiana pracy, nowe wyzwania, ale przede wszystkim uczuciowo bardzo ładnie. Także życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zapraszam, kochani, do pozostałych czytań na moim kanale, do subskrypcji kanału, do polubienia profilu na Facebooku, a jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymam mocno kciuki i przesyłam pozytywną energię.